Cześć, tu Paula, witam Was w dzisiejszym filmie, który, jak właśnie tytuł głosi, jest to recenzja książki Niny Wachy pod tytułem Testament. I może tylko tak słowem wstępu chciałabym zaznaczyć, że jest to naprawdę książka, którą nie sposób mi było opisać tak, jak ja bym chciała. Jest tak wielowymiarowa i tak jest prosta, ale złożona, że ciężko po prostu było mi ubrać w słowa. Ciężko po prostu nazwać te odczucia, które we mnie wywołała. Tak samo jak mój zachwyt nad jej strukturą, nad jej treścią, nad jej po prostu, wiecie, takim swoistym czymś, co ma w sobie. I tak jednym zdaniem, jakby miała określić, o czym jest ta książka, to ona jest o tym, że my nie jesteśmy nic winni przeszłości, nie powinniśmy jej wspominać, żałować i tak dalej. Po prostu powinniśmy się skupić na przyszłości, bo tylko tam możemy coś zdziałać. I tak naprawdę wszystko zależy od nas samych, co przekażemy naszym dzieciom, naszym dzieciom naszych dzieci i następnym pokoleniom. I w zasadzie właśnie tutaj, odnosząc się do tytułu tego książki, jaki testament po sobie pozostawimy. No więc przejdźmy do takich fabularnych bardziej spraw. Jest to historia fińskiego małżeństwa Siri i Pentiego. Przyszło im na świat aż 14 dzieci, z czego niestety żyje tylko 12 z nich. Cała akcja dzieje się na początku lat 80., ale mamy bardzo dużo takich retrospekcji, wspomnień, jak na przykład wszystko się zaczęło, jak się poznała Siri z Pentim, jakie uczucia im towarzyszyły i też pokazane były lata ich małżeństwa. Dajmy na to, przy opisywaniu danego dziecka szliśmy właśnie wstecz, żeby spojrzeć na to, jakie były okoliczności, na przykład czy narodzin, czy poczęcia, czy czegoś tam. No i właściwie tutaj mamy coś takiego, taką strukturę, że po kolei poznajemy wszystkie dzieci od początku do końca, nawet te, które nie żyją. I tak właśnie w miarę wprowadzania tej fabuły, w miarę wchodzenia tego rodzeństwa właśnie do historii, wchodzimy jakby w ciało, w buty danej osoby. I z jej perspektywy, z perspektywy jego charakteru, postrzegania świata, widzimy, co się dzieje dookoła. Książka jest napisana w trzeciej osobie, z perspektywy osoby, która to wszystko opisuje. Właściwie nawet autorka tutaj się pokusza, żeby wtrącać niektóre rzeczy. To jest naprawdę akurat bardzo ciekawy zabieg, dlatego że, dajmy na to, jest opisywana historia jednego z tutaj akurat braci i oczywiście jego życie jest, są tylko te fragmenty z życia, które akurat się przydadzą w zrozumieniu tej książki, w zrozumieniu tej fabuły, ale na przykład mamy wtrącenie, że potem został kimś tam, dlatego że ktoś tam, nie wiem, mu pomógł czy co. Takie, wiecie, informacje dla czytelnika, że być może nas to zaciekawi, być może będziemy ciekawi, jak potoczyły się losy danej osoby, ale po prostu te lata już wybiegają daleko poza książkę, dlatego autorka nam wtrąca takie rzeczy. Tak samo mamy na przykład jakąś retrospekcję i jest tam rzecz, która będzie bardzo potrzebna na przykład do późniejszej części opowieści i jest po prostu wspomniane, że na przykład należy zwrócić uwagę, że tutaj no akurat ta rzecz bardzo się przyczyniła do czegoś tam. Jak już jesteśmy w tej scenie, gdzie to się dzieje, gdzie to jakby to było potrzebne, to już nie mamy jakby wspomnianej tej rzeczy. My po prostu musimy pamiętać tak, że jeżeli będziecie czytać, to czytajcie uważnie, bo naprawdę fajne są takie smaczki, fajnie potem sobie wspomnieć, a to o tym wcześniej pisała, okej. I też chciałabym tutaj wspomnieć o samym wprowadzaniu do tej książki. Tak naprawdę nasza książka zaczyna się od tego, że Nina Wacha po prostu nam mówi, że ty tutaj, czytelniku, sobie nie myśl, że to się tam wleczy, czy coś tam, że ja tutaj, nie wiem, niepotrzebne jakieś rzeczy wprowadzam. Nie, wszystko jest potrzebne do zrozumienia całości, ale uważam, że nawet niepotrzebnie takie coś napisała, dlatego że ja, czytając właśnie te losy tych dzieci, okej, one były jakby, dużo było takich scen, że nie wiadomo było, po co one są konkretnie, ale ta książka jest tak wspaniale napisana, no tak lekko, z takim polotem. Naprawdę autorka ma bardzo, bardzo wyjątkowy styl pisania.
Na przykład ciekawym takim zabiegiem jest to, żeby gdzieś tam były też takie wtrącenia takich, dajmy na to angielskich, takich wiecie, powiedzonek. Dajmy na to, no te akurat tego nie ma w książce, ale załóżmy, że no niestety nie udało jej się i na końcu shit happens. Nie wiem, mnie to bawiło i bardzo pasowało to do stylu tej książki. Też właśnie w tym wprowadzeniu jest jeszcze wspomniane, dlaczego nazwisko tej rodziny to akurat jest Toimi. I tutaj Wam mogę zdradzić, że jest to słowo, które oznacza funkcjonowanie, co jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo celowym zabiegiem, dlatego że cała ta rodzina, całe te 16 osób, powiedzmy, no okej, liczmy bez tamtych, bo tamto rodzeństwo umarło jako małe dzieci, więc powiedzmy sobie, że całe te 14 osób, oni wszyscy żyli ze sobą, oni naprawdę się, no, byli ze sobą związani na swój sposób, ale każde z nich jest bardzo indywidualne. Oni nawet, jeżeli przechodzimy właśnie od tej postaci do postaci, oni sami siebie postrzegają, że nie pasuję tutaj, jestem inny niż moje rodzeństwo, nie wiem dlaczego, nie zasługuję, coś tam, coś tam. Oni są ogólnie bardzo nieszczęśliwą rodziną. I też właśnie każdy w sobie ma jakieś traumy, jakieś przeżycia, o którym nikomu nie mówi, jakieś, wiecie, brakuje takiej otwartości w nich wszystkich. Żadne z nich nie jest w stanie powiedzieć wprost, co czuje, i to właśnie, no tutaj musimy się wgłębić tak mocno, mocno w książkę, bo można to wyczytać z między wierszy, że tak się dzieje w takich rodzinach, które są dysfunkcyjne, że po prostu albo ktoś, no, potomek, dziecko, nie umie żyć z daną rzeczą, albo tłumi ją w sobie i znajduje jakieś zamienniki, w sensie nabiera jakiegoś zachowania, które po prostu gdzieś tam pomaga przetrwać, pomaga nie myśleć o jakichś tam rzeczach. I akurat tych informacji, które ja teraz powiedziałam, tych wyczytanych między wierszami, no nie znajdziecie tego w książce, ale bardzo podobne informacje na początku każdego rozdziału, tak mi się przynajmniej wydaje, też są wtrącenia w środku, stosuje dla nas autorka. Naprawdę to jest, niektóre po prostu są takie stricte, edukujące, po prostu fakty, na przykład, że dajmy na to, nie wiem, gdzieś tam na świecie jest coś tam, bla, 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 no nie, coś w tym stylu. Niektóre właśnie są takie pouczające, niektóre są takie dające do myślenia, a przy tym naprawdę bardzo, bardzo mądre i trafne, takie w punkt. No i tak, wyjdźmy już z tego wprowadzenia, przejdźmy do akcji właściwej. Mamy Annie, czyli najstarszą z córek, dlatego że Annie ma jeszcze starszego brata, który ma na imię Esko. No ale właśnie przejdźmy do Annie, która mieszka w Szwecji i ona przyjeżdża do swoich rodziców, do Doliny Tornio, żeby namówić swoją mamę do tego, aby się rozwiodła z ojcem. Co jest właśnie też bardzo ciekawą rzeczą, matka, czyli Siri, jest cały czas nazywana mamo, coś tam, a ojciec cały czas jest po imieniu. Tam jest zawsze tylko Penti, nie ma, że tata czy coś tam, Penti po prostu. Na miejscu jednak zachodzi okropny wypadek, dlatego że prawie ten najmłodszy brat, czyli drugi od końca, Arto, ma kontakt z wodą, takim z wrzątkiem, można nawet by powiedzieć, i ma poparzoną praktycznie całą powierzchnię swojego ciała, trafia do szpitala, no i tutaj się dzieje właśnie tragedia, bo nie wiadomo, co będzie. I zjeżdża się całe rodzeństwo, które gdzieś tam się zdążyło rozjechać, te starsze. I po kolei właśnie jak jest wprowadzane to rodzeństwo do fabuły, to my poznajemy te osoby. Tak jak już wspomniałam, my wchodzimy w buty danego bohatera i po prostu widzimy świat jego oczami, co sprawia, że po prostu na przykład jeżeli on ma relację z ojcem taką, a ktoś inny ma inną, to my widzimy jedną osobę, właśnie tego ojca, dajmy na to, z zupełnie dwóch różnych stron. Właśnie czy ojca, czy matkę, czy inne rodzeństwo. Także jesteśmy w stanie poznać na przykład i motywy danej osoby. I to wszystko sprawia, że te postaci, one są tak wielowarstwowe, wielowymiarowe. Naprawdę to są ludzie, można by powiedzieć z krwi i kości.
ta cała historia właśnie może się wydawać tak na pozór błaha, no bo przyjeżdża sobie jakaś tam dziewczyna, namawia matkę do rozwodu. Całe rodzeństwo, które jest akurat na miejscu, robi taką interwencję dla tej matki, przedstawia swoje powody, dlaczego tak myśli. Ale to jest tak wszystko pięknie i lekko napisane, ma taki cudowny charakter. I każda strona pozostawia po sobie ślad. Jest brutalna, ale prawdziwa, a zarazem nieprzewidywalna dosłownie z każdym następnym słowem. To chyba tyle, jeżeli chodzi właśnie tak o fabułę, takie nakreślenie, jak mniej więcej wygląda ta książka. Jeszcze powiem o jednej rzeczy, która mi się bardzo, bardzo spodobała, która troszeczkę powoduje taki, że ale jaką historię teraz omawiamy, dlatego że mamy rozdziały mniej więcej, one są po 30 stron i w każdym tym rozdziale jest dużo takich, wiecie, jest taki podział tego rozdziału na takie osoby odznaczane, tak jakby nowy akapit i taką gwiazdką są oddzielane, że to jest jakiś inny wątek. I właśnie bardzo często są to skoki w czasie, gdzie na przykład mamy taki fragment o sytuacji bieżącej, po czym jest na przykład jakiś większy fragment wtrącenia, dopowiedzenia do tego jakiejś historii, która ma z tym jakiś związek i która działa się w przyszłości, po czym znowu mamy powrót do akcji bieżącej. No i to jest naprawdę takie, no to takie bardzo ciekawe. Każdy rozdział zaczyna się też od, można by nawet powiedzieć, że wygląda to jak taki początek rozprawki, dlatego że mamy zatytułowany rozdział i na przykład pod spodem jest właśnie taka rozterka, o czym mniej więcej będzie ten rozdział i dlaczego tak, dlaczego, jakie mamy tutaj wątpliwości, co się mogło stać. No jest po prostu takie nakreślenie tematu, krótkie. No książka jest wyjątkowa, jak sami słyszycie. No zaskakuje Was już, nie zaskoczy akurat to, co ja powiedziałam, jeżeli będziecie ją czytać, chociaż wydaje mi się, że słowa nie ubiorą tego, jak ta książka wygląda, jaką ona ma strukturę, ile ma przecudownych, przeróżnych zabiegów stylistycznych, co oczywiście Wam już tego nie zdradzę więcej. Zapraszam bardzo, bardzo do przeczytania tej lektury. W tych 511 stronach naprawdę można się zatracić. I też właśnie fajna sprawa, już taka moja dygresja na koniec. Ja w trakcie czytania po prostu, bo tam historia Siri Bentiego jest o tyle taka specyficzna, bo oni się poznają w czasach II wojny światowej i to wszystko gdzieś tam na początku. Siri mieszka z rodzicami w jakimś tam regionie. Bent jest tak naprawdę z północy Finlandii, ona z południa. Po czym właśnie w czasie wojny jej część jest oddana pod władzę Rosji. I właśnie i to tak wszystko tak jest fajnie rozsiane, że ja siedziałam z telefonem i patrzyłam na mapie, gdzie to wszystko się dzieje. Więc naprawdę można też powiedzieć, że popodróżowałam sobie palcem po mapie. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład lubię takie rzeczy. Lubię sobie zawsze sprawdzać, jak to wszystko wygląda, czy odległościowo i tak dalej. No, mega, mega ciekawe. I takie jeszcze moje pytanie na koniec dla Was. Dlatego, że no bardzo mi się podobał taki styl. I jestem ciekawa, czy Wy macie jakieś takie książki, w których styl bardzo Was zaskoczył, bardzo Wam się spodobał. Dlatego, że wiecie, ja jestem głodna nowych odkryć właśnie takich stylistycznych. Więc bardzo będzie mi miło, jeżeli podzielicie się ze mną waszymi takimi odkryciami i ulubionymi konstrukcjami pisarskimi w komentarzach. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że przeczytacie tę książkę. Jest naprawdę, ja się zakochałam. To jest moje 5 gwiazdek, tak jak było właśnie w przewidywaniach 5 Stars Predictions ode mnie. I nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i na razie.